Identyfikator podmiotu. SCP-1370. Klasa podmiotu. Bezpieczne. Specjalne czynności przechowawcze. SCP-1370 zamknięty jest w ogniotrwałej szkatule wystawowej, zabezpieczonej w galerii 27. Jeżeli szkatuła zostanie uszkodzona wskutek czynników zewnętrznych, w zastępstwie wykorzystać będzie można pojemnik o wymiarach co najmniej 1,¼ metra na 3/4 metra na pół metra. Komitet do spraw etyki rekomenduje, by każda długoterminowa szkatuła zawierała wystarczająco dużo miejsca, by obiekt mógł się po niej swobodnie poruszać. Pracownicy z upoważnieniem poziomu drugiego lub wyższego mogą na własną odpowiedzialność usuwać SCP-1370 z jego przechowalni, aczkolwiek jeżeli nie zdołają poprawnie zabezpieczyć go po zwróceniu do przechowalni, podjęta zostanie wobec nich procedura dyscyplinarna. Opis. SCP-1370 to samoświadomy byt stworzony z narzędzi oraz urządzeń elektrycznych. Obiekt mierzy około 1 metra wysokości i jest w stanie poruszać swoimi przegubami, pomimo braku wyraźnych źródeł mocy czy napędów. SCP-1370 komunikuje się za pomocą monotonnego głosu przy pomocy głośnika umiejscowionego na jego torsie. Na głowę obiektu składa się woltomierz lutowany częścią dolną ku górze do przegubu szyi, co sprawia, że obiekt robi swoisty grymas przyjaznego uśmiechu, aczkolwiek nie posiada on żadnych aktywnych urządzeń sensorycznych. Pomimo tego, SCP-1370 reaguje na stymulacje wizualne i akustyczne. Jednakże owa zdolność reagowania jest utrudniona po przykryciu głowy obiektu lub innego rodzaju obezwładnieniu. Konstrukcja obiektu wykazuje na to, że został on wykonany głównie z myślą o estetyczności, aniżeli o funkcjonalności, co potwierdza niewłaściwe umiejscowienie środka ciężkości, utrudniające balansowanie i poruszanie się obiektu. Na podstawie tego wnioskuje się, iż SCP-1370 został stworzony jako dzieło sztuki, a dopiero później sprawiono, że zaczął przejawiać właściwości anormalne. Obiekt potrafi dziś płynnie mówić amerykańską odmianą języka angielskiego, po francusku oraz po łacinie, a ponadto posiada zdolność uczenia się nowych języków. Nie zdołano dokładnie określić innych aspektów zdolności intelektualnych SCP-1370, jako że obiekt jest zawsze wrogi we wszystkich podejmowanych wobec niego interakcjach i względem wszystkiego, co uzna za rozumne. Jak dotąd były to interalia, zwierzęta, pracownicy fundacji, cywile, urządzenia audiowizualne czy kamery bezpieczeństwa. Jeżeli SCP-1370 napotka obiekt, który uzna za rozumny, będzie usiłował go zaatakować, jednocześnie przedstawiając się celowi za pomocą wyszukanych tytułów, najwidoczniej wybieranych losowo, jak na przykład Zagładobot 2000, Niszczyciel Robolord, Premier Śmiercionośny czy Dart Pazur Zabiflex. SCP-1370 korzysta także z dobrze odbieranych tytułów zaproponowanych mu przez pracowników fundacji, spośród których niektóre to Płuczek Żałosny czy Napastobot. Dodatek. Przeprowadzono liczne testy mające określić zdolności bojowe SCP-1370. Każdy z nich wykazał, iż właściwości fizyczne obiektu uniemożliwiają mu zranienie jakiejkolwiek istoty żywej. Podczas testu 1370-8239 przed obiektem postawiono zwyczajną roślinę doniczkową, w której doniczce ukryty został głośnik. Po zwerbalnym sprowokowaniu SCP-1370 usiłował gnieść i przekręcać liście rośliny, co dobiegło końca w momencie, kiedy sam się unieszkodliwił. Poniższy log przedstawia przebieg testu. Naukowcy L. Alans oraz T. Bausum wnoszą szkatułę z SCP-1370 do komory testowej. Szkatułę umiejscowiają 1 metr od znajdującego się w doniczce z małym głośnikiem filodendrona. Wypuśćcie mnie, szkodniki. Jestem mistrz zagłady 1370. Mistrz wszelkiej zagłady. Będę heroldem do waszego zniszczenia. Naukowcy wychodzą z komory testowej, a szkatuła zostaje zdalnie otwarta. Mimo że nie rozpoznano żadnego ryzyka w kwestii bezpieczeństwa, ten test wymaga, by SCP-1370 skupił się na roślinie, a nie na znajdujących się w pobliżu pracownikach.
Operację przeprowadza się z zamatowego, szklanego okna, by uniemożliwić SCP-1370 zaatakowanie swego odbicia. Wreszcie zostałem wypuszczony na owo połacie ziemi zasługującej na zniszczenie. Zedrę wszystko za pomocą swych zgniataczów. Zgniocę wszystko pod swymi stopami. Jestem Shivatron, profanator wesołości. Dzień dobry, słyszysz mnie? Kto się ośmiela? Wszystkie dusze zapłoną. Odczujcie ostry przekłucie moim gniewem. Zidentyfikuj się, by mógł śpiewać o twoim potępieniu, kiedy będziesz umierał. Jestem monsterką dziurawą. Półdrzewiastym krzewem z wielkimi, błyszczącymi liśćmi. Te wszystkie liście mogą osiągnąć długość nawet 1 metra. Twoje trwienie będzie ci zagładą. Przybyłem, zmiażdżę cię pod swymi palcami. SCP-1370 przewraca się i nie może się podnieść. Po około 6 minutach przewraca również doniczkę, która następnie przygięta ciało SCP-1370 do podłogi komory. Naukowcy zamykają SCP-1370 w jego szkatule.